Są miejsca, których lepiej nie odwiedzać bez dobrego przeszkolenia. Na przykład klatka Tygrysów lub szczyt góry. Lecz czasem żaden trening nie pomoże. Niektóre miejsca są po prostu zabójcze, gdy nie ma się odpowiedniej ochrony. Jednym z nich jest Rów Mariański. W innym filmie wyjaśniałem, co stałoby się ze stalową kulą na tak dużej głębokości. Czas wysłać tam człowieka. Dowiesz się dziś, co stałoby się z ludzkim ciałem na dnie Rowu Mariańskiego. Pokażę, jak poważne byłyby urazy i ile sekund można spędzić w najgłębszym miejscu na Ziemi, zanim zagrażałoby to życiu. Jak zwykle, zacznę od podstaw. Aby wpłynąć do Rowu Mariańskiego, trzeba udać się w zachodni rejon Oceanu Spokojnego na Wyspy Mariańskie. Najgłębszy punkt Rowu Mariańskiego ma 10 994 metry. Zwie się on Głębią Challengera. Tak głęboko nie ma warunków do życia. Jest ciemno, chłodno i nie starczy nam tlenu. Ale najważniejsze jest ciśnienie. W głębi Challengera wynosi ono 108,6 megapaskali. To ponad 1072 razy więcej niż normalne ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza. Nawet woda jest tu gęstsza niż normalna woda morska. Takie ciśnienie zniszczyłoby każdy żywy organizm. Jednak Rów Mariański wciąż jest zamieszkały. Żyją tu wieloszczety, mięczaki, ryby głębinowe, ogórki morskie i mniejsze formy życia. Żadna ryba żyjąca na płytszych głębokościach ani żadne inne podwodne stworzenie nie przetrwałoby, gdyby nagle znalazło się w głębi Challengera. Ale co gdyby wysłać tam człowieka? Najpierw ustalmy, jak można się tam dostać. Oczywiście schodzono już na taką głębokość w różnych pojazdach podwodnych. Reżyser James Cameron dokonał tego samemu, ale co z nurkowaniem bez batyskafów? Czy po osiągnięciu przez pojazd dna Rowu Mariańskiego można by było po prostu otworzyć właz i wyjść na zewnątrz? To oczywiste. Nie. Aby opuścić batyskaf w głębinach, trzeba by otworzyć właz wejściowy. Lecz ogromne ciśnienie by na to nie pozwalało. Nawet gdyby użyć całej siły. Aby to osiągnąć, trzeba wyrównać ciśnienie. Ostrożnie otworzyć właz, by woda mogła wpłynąć do środka. Możliwe, że strumień wody wpadający przez szczelinę przeciąłby cię na pół. Po pewnym czasie ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz wyrównałoby się. Właz by się otworzył, lecz dla ciebie nie miałoby to znaczenia. Bez pojazdu wpłynięcie na głębokość 11 km jest niemożliwe. Użyjmy więc wyobraźni. Załóżmy, że ludzkość wynalazła już teleportację i aktywnie z niej korzysta. Tak aktywnie, że wysyła jakiegoś szaleńca do Rowu Mariańskiego. Ciśnienie wewnątrz człowieka i na zewnątrz po osiągnięciu tak wielkiej głębokości byłoby zbyt różne. Różnica ciśnień doprowadziłaby do spłaszczenia. Na przykład, gdyby zagotować wodę w aluminiowym pojemniku, a potem włożyć go do zimnego płynu, ten drastycznie się skurczy. Jest to spowodowane ciśnieniem zewnętrznym. Podobny los czekałby ludzkie ciało. Nie pomógłby żaden nowoczesny skafander. Jednak kompresja nie nastąpiłaby od razu. Wszystko zależy od czasu spędzonego na tej głębokości. Załóżmy, że podróż trwałaby tylko nanosekundę, czyli 1 miliardową sekundę. Potem natychmiast wróciłoby się na powierzchnię. Zdawałoby się, że tak szybki ruch nie byłby odczuwalny. Nie zdążyłoby się mrugnąć okiem. I pewnie jest to prawda, z wyjątkiem lekkiego mrowienia. Skąd by się to wzięło? Teleportacja to ruch w przestrzeni. Jeśli obiekt ma masę, to jego szybki ruch z jednego miejsca w drugie wymagałby zużycia energii na przyspieszenie. Lecz nanosekunda to bardzo krótki okres. Ciśnienie nie odgrywałoby tu roli. Z powodu spowolnienia podczas teleportacji duża ilość energii zostałaby przekazana wodzie.
to spowodowałoby odepchnięcie jej z dala od ciała, więc po powrocie na ląd można odczuć lekkie mrowienie. Tylko to mogłoby świadczyć o odbyciu podróży do Rowu Mariańskiego. Podnieśmy stawkę. Co gdybyś spędził na dnie 1/1000 sekundy? To wciąż szybciej niż mrugnięcie. Najpewniej nie zauważyłbyś swojej teleportacji. Jednak z pewnością byś ją odczuł. Tym razem byłbyś tam na tyle długo, że ciśnienie zewnętrzne doprowadziłoby do silnego skurczu. Tu stoisz w teleporterze, a chwilę później czujesz silny ból w całym ciele. Nie spowodowałoby to uszkodzeń wewnętrznych ani zewnętrznych. Ciało nie zostałoby zdeformowane. Byłbyś żywy. Jeszcze dłużej, 1/100 sekundy na dnie Rowu Mariańskiego. Tyle wystarczy, by bardzo dużo zmienić. Tym razem skurcz byłby silniejszy. Można by wręcz umrzeć z powodu bólu wywołanego szokiem. Mimo że osoba wyglądałaby na zdrową, jej organy zostałyby uszkodzone. Tak działa oddziaływanie broni palnej na organizm człowieka, powodując szok hydrostatyczny. Tej kontrowersyjnej myśli nie potwierdzono w praktyce. Ale nikt też nie urządził jeszcze teleportacji na takie głębokości. Teraz 1/10 sekundy. To, co wydaje się krótką chwilą, w Rowie Mariańskim wydaje się wiecznością. Nie dlatego, że tam czas płynie inaczej, a dlatego, że przez taki okres ciśnienie z pewnością zdążyłoby zabić człowieka. Z pewnością podczas teleportacji automatycznie wstrzymałbyś oddech. W końcu to nurkowanie. Ale to byłby błąd. Z powodu różnicy ciśnień płuca natychmiast uległyby zniszczeniu. Najpierw zostałyby rozerwane na strzępy. Inne narządy też nie uniknęłyby tego losu. Osoba wróciłaby na powierzchnię już martwa, ale wciąż wyglądałaby jak człowiek. 1 sekunda? Mógłbyś mieć czas, aby poczuć temperaturę wody, ale raczej nie zdążyłbyś się zorientować, co się stało. Tyle czasu w Rowie Mariańskim starczy, by dosłownie zmiażdżyć człowieka. Po 30 sekundach na dnie ciało nie tylko uległoby zniszczeniu, ale też zdążyło napełnić się wodą. Ogromne ciśnienie wtłoczyłoby wodę do środka. Do tego czasu pękłyby wszystkie naczynia krwionośne, a kolor skóry byłby różowawy. Osoba wyglądałaby jak lalka z mięsa i kości. Albo postać z horroru. Nikt raczej nie chciałby tak skończyć. Po 30 sekundach na dnie człowiek nie mógłby wrócić na powierzchnię. A gdyby zapomnieć o teleportacji? Może lepiej byłoby stopniowo schodzić na dno. Można by pewnie przyzwyczajać się do zmian. Lecz głębokość 11 km to za dużo, by wstrzymywać oddech na tyle czasu. Do tego jeszcze ciśnienie, które wzrastałoby w miarę nurkowania. Mniej więcej co 10 metrów. Może udałoby się szybko dotrzeć na dno? Gwałtowne opadanie dałoby taki sam efekt jak teleportacja. Ponadto na drodze z powierzchni na dno Rowu Mariańskiego jest wiele innych zagrożeń. Na przykład drapieżne ryby. Wróćmy do mieszkańców Rowu Mariańskiego, o których mówiłem na początku. Czemu oni jeszcze żyją? Organizmy te z reguły nie mają sztywnego szkieletu. I ta cecha ratuje im życie. Ciśnienie w Rowie Mariańskim zmienia szkło i drewno w proszek. A na powierzchni te same stworzenia mogą zamienić się w galaretę. Aby przetrwać na dnie Rowu Mariańskiego, mieszkańcy głębin przystosowali się do panujących tam warunków. Najpewniej nastąpiło to równocześnie z ruchem płyt litosferycznych. W miarę pogłębiania się rowu, przodkowie ogórków morskich się przystosowywali. Ci, którym się nie udało, po prostu wyginęli. Jeśli podobał Ci się filmik, daj łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Kliknij w dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych, ciekawych filmach, które są już w drodze.